Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam was w 25 odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale zrobimy zadanie dla buntowników, od niego zaczniemy. Mamy udać się do jaskini i pokonać ożywieńców, ale zanim wejdziemy do jaskini, to jeszcze parę zębaczy przed nami. Dobra, no i po sprawie. Tutaj też właśnie widziałam jeszcze jakiś kuferek. Powinnam sobie zasłonić rolety, bo szczerze mówiąc, niewiele widzę. Jeżeli mam być szczera. Okej. No i przydałaby mi się popołudniowa kawusia, bo na samym początku ziewanko to nie jest dobry pomysł. Okej. Tu jest zamknięty teren, co ciekawe. Byłam pewna, że będzie otwarty. Ale chyba tam niżej będzie otwarte przejście. Ja potrzebuję włączyć sobie F5 i potrzebujemy wejść do tej jaskini. Zobaczymy, co uda nam się tutaj znaleźć. Fajnie by było zdobyć nową zbroję. Dobra, coś już idzie. Chodź, panie szkielet. Skowyczący szkielet. Tutaj chyba nie było zombiaków. Tylko same szkielety? Chyba tak. To była jedna z takich jaskiń, gdzie właśnie nie było. Jedna z takich lokacji, jedno z takich zadań. Dobra, no ja szczerze mówiąc nic nie widzę. Nie wiem, czy to ostatni? Tak, nic ciekawego widzę tutaj się nie działo, a my odpalimy pochodnie, bo troszeczkę późno postanowiłam ją zapalać. I tutaj powinna też czekać na nas ciężka skrzynia, z tego co mi się coś wydaje. Co mamy w tym kuferku? Nic interesującego, tak w sumie. Sprawdzamy dalej. Ten szkielet no nic nie miał, ale tutaj mamy ciężką skrzynkę. Fajnie. Miecz zakonu, to jest broń dwuręczna. No, fajnie wygląda. Na bazie miecza paladyna. Dobra, co to wymaga ode mnie? Duży oręż 2. Można by się było tego nauczyć, bo w sumie mówiłam jakiś czas temu, że będę chciała, wiecie, wymaksować kwestię miecza jednoręcznego i tarczy, a później z czasem przerzucić się na miecz dwuręczny. No bo wiecie, chciałam założyć gniew Innosa na końcówkę gry. Więc może miecz zakonu to nie będzie wcale głupi pomysł, bo używanie toporów jest podobno strasznie denne w tej części, dlatego toporom mówimy nie. Ale mamy jeszcze do dyspozycji inne rzeczy, na przykład miecze dwuręczne. Także myślę, że można by było spróbować sobie. Jezus, ale mnie poobijały. Nawet już nie wiem co, czy te szkielety, czy te zębacze. No i tutaj jest ten obóz, gdzie zabijaliśmy orków, żeby zdobyć kamień druidzki. No i w sumie to jest właśnie to miejsce. Dobra, ale tak jak mówię, nie chciałam tutaj iść, no bo zadanka byśmy nie mogli zrobić jednego. Tamta jaskinia to stary cmentarz. Szkielety obróciły się już w proch. To pocieszające. Ta wiedza jest dla mnie warta 300 sztuk złota. Dobra. Kurde, naprawdę fajna cenka. No i co, mamy 20 punktów. Ile mam siły? Jak jeśli to wygląda? Tak cały czas, no możemy się dużego oręża nauczyć w sumie chyba nawet i teraz. 20 punktów. Tu już nie będę inwestować. Alchemia na razie jest mi kompletnie zbędna. Ciebie to nie obchodzi. Kucie broni to na razie nie mamy żadnego projektu. Jak pojawi się projekt miecza przodków, to się tu przyda.
Paladyn to w ogóle nie nauczymy się tego nigdy. Gdyby to było takie łatwe. Sorry, paladyna będziemy mieli z gniewu i nosa. Regeneracji się nigdy nie nauczymy, bo jak będziemy wszystko szli ścieżką Adanosa, no to nas ani król, ani Khan nie nauczą. Zabójca orków, no to chyba dopiero w Nordmarze w ogóle będę miała. Mistrz dwuostrzy nie mam zamiaru się uczyć. Tutaj łowieckich też już nie mam zamiaru rozwijać. Zdolności magiczne to w ogóle nie ma opcji. No i tutaj te kwestie ewentualnie. To nigdy do niczego. Wytrzymałość wilka się przydaje, tylko zapomniałam, kto tego uczy. Chyba ktoś w Nordmarze. Gorzej już być nie może. Także na razie nie potrzebujemy. Jezus, co ja tak dzisiaj ziewam. Nie mam zielonego pojęcia. Chodźmy może do Montery, bo tam na pewno mnie nauczy Marik. To jest taka osoba, którą pamiętam, że ona uczy. I jest w miarę blisko po tym, jak już wejdziemy do samego w sobie miasta. Zresztą do Montery blisko było z tego miejsca, gdzie byliśmy. Co tak gra mieli i nie może przemielić? Nauczysz mnie walki? Chcę lepiej walczyć toporem. Topór to dobra broń do przebijania się przez twardy pancerz. Możesz zadać duże obrażenia i ostatecznie pokonać przeciwnika. No i super, ty już mnie nie nauczysz nic oprócz siły. A my możemy spróbować tego poużywać. Co prawda niedawno znalazłam tarczę paladyna. Dlatego mam lepszy pomysł. Weźmiemy sobie to pod 8. I spróbujemy pokorzystać trochę z tego. Zobaczymy, jak to będzie działać. I teraz tak. Co by dzisiaj, moi drodzy, porobić? No, szczerze mówiąc, byliśmy w Geldern. Tego nie zrobimy, bo trzeba by było oddać kamień druida. Paladyn Konrad, to w ogóle zanim my to zrobimy, to Boże kochany. Ludzie z Geldern. No, Geldern na razie nie mam zamiaru odbijać. Chodziło mi po głowie, żeby odbić dzisiaj Cape Dan. Żebyśmy zdobyli więcej reputacji, żebyśmy zdobyli lepszą zbroję. I żebyśmy poszli do Vanguardu pomóc królowi. Ale z drugiej strony możemy też ogółem iść do Vanguardu i zobaczyć, co tam się dzieje w tym miejscu. Tylko, że tam będzie dużo orków. Ja nie wiem, czy ja bym chciała tak im bardzo pomagać. Tam by już trzeba było to miejsce odbić najlepiej. Chociaż pogadanie z królem nie byłoby ani trochę głupie. Wiecie co? Chyba bym zaryzykowała. Możemy się dostać do samego w sobie króla i to będzie wszystko, co zrobimy na ten temat. Dlatego lećmy do Vanguardu. I co my tu mamy? Jest metalowy kuferek. Ja nie wiem, czy ktoś się fochnie, czy się nie fochnie. Co ty robisz? Nie, nie chcę się do Innosa modlić. Tylko chcę pookradać ludzi. Fala płomieni. Sporo pieniędzy tu było. Komuś wreszcie się udało. Od tak dawna czekaliśmy na jakiś znak z zewnątrz. Witaj, przybyszu. Co to za miejsce? To stara miejska świątynia Innosa. Schroniliśmy się tutaj, a teraz jesteśmy tu uwięzieni. Co tu się dzieje? Otaczając miasto ochronną barierą, król uwięził tu z nami orków. Orkowie przejęli połowę miasta. Potrzebujemy pomocy. Ten ognisty puchar musi trafić do Karypto, najwyższego rangą maga ognia w Zamku Królewskim. Ktoś musi się przedrzeć przez część miasta opanowaną przez orków i dotrzeć do zamku. Dlaczego ten ognisty puchar jest taki ważny? Mnie pytasz? Wiem tylko, że magowie ognia zupełnie oszaleli na punkcie tych pucharów. Orkowie mają przewagę liczebną. Można coś z tym zrobić? Nie możemy nic zrobić. Gnieżdżą się na ulicach niczym kleszcze. Mają 5 dowódców zajmujących najważniejsze pozycje w mieście. Musimy ich wyeliminować, jeśli chcemy mieć jakiekolwiek szanse na odbicie miasta. Dobra, na razie się nie będę deklarować. Muszę się dostać do króla. Od zamku dzielicie cały garnizon orkowych wojowników. Tylko szaleniec próbowałby się przedrzeć do zamku. Powiedz mi tylko, jak się dostać do zamku. Kiedy opuścisz świątynię, spójrz na południe. Te wysokie mury i wieże należą do królewskiego zamku. Ale żeby się tam dostać, musisz się przedrzeć przez opanowane przez orków miasto. Daj mi ognisty puchar. Dobrze, ale uważaj na niego. Nie pozwól, żeby ci go odebrali.
jest niezwykle cenny. Dobra, to jest wszystko, co chciałam na razie od ciebie. Tu jest jeszcze Georg, tu jest tyle tych paladynów. I tu by się wypadało porozglądać. Ja już tu rozpętałam. Niedobrze. Niedobrze. Oj, bardzo niedobrze zrobiłam. Wypadałoby im tutaj pomóc. Wiecie co, spróbujemy powalczyć tym mieczem. Nie no, szczerze? Nie no, jest okej, jeżeli mówimy o miecz. Ała. Nie no, dobra. Bo tu by się lepsza zbroja przydała. Kurde, co ja robię, nie? Ale nie, ten miecz to aż wymiata. Dobra, to jest ten cios. Dobra, elo. Nie no, fajnie. Te bronie to są jednak świetne. Tylko nie umiem kołowrota robić. Najgorzej, że tu się taka wiksa zrobiła. Że tu zaraz połowa tych ludzi to zginie. Aj. Ewentualnie ja zaraz zginę. Oj, 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 szaman przyszedł. Kurde. Dobra, ale w ogóle fajnie, widzę, tu się dzieje. W tej stolicy. Nie spodziewałam się takiego obrotu spraw. W ogóle przecież nie miałam zamiaru przychodzić. Zatrzymaj się, Mora. Dobrze, że czekacie, aż ja się tutaj wyposażę. Nie, ten miecz to jednak robi siekanie totalne. Trzeba by go zaostrzyć, to będzie już w ogóle. Nawet Hersz już jakiś przyszedł. Tylko tam by się tego szamana wypadało pozbyć, bo zaraz jak dostanę kulą... Biegnę. O kurde. Oni jednak mają AI trochę lepsze niż myślałam. To może nie będziemy jednak biec tam prosto do tego szamana, tylko tak może jednak swobodniej. Jednak z oddali może. Tylko boję się, że ci paladyni tam poginą. A tak może się zdarzyć, będziemy musieli używać potem cheatów. Dobra, ten tam używa tego. Dobra, robimy F9. Bo to tak nie może być. Kurde, ci szamani to są jednak przewaleni totalnie. To, co się tutaj dzieje, to jest po prostu... Ten szaman zaraz mi przywali. Czuję. Pokazałeś mu! Okej,
Ej, a może ten kołowrót to da się robić dopiero jak mamy ten najwyższy poziom? Dobra, dobra. Ja ci pokażę! Serio? Dobra. Udało się. Wiecie co, ja nie planowałam odbijać Vanguardu jeszcze. Ale chyba jednak... trzeba zmienić plany. Pokazałeś mu. Dobra, idziemy tam pomóc jeszcze. Kurde, gorzej, że oni tam dalej jeszcze lecą. Albo i nie. Dobra. Okej, nie tak. Kurde, sporo tego jest naprawdę. Biedni są ci ludzie w tej stolicy. Jakiś paladyn poległ, dowódca. Dobra. To zbieramy dalej. Tu będzie tych paczek z bronią też od groma, więc nie ma co się martwić. Dobra, najpierw może przejdziemy tak. Serio? Tych broni pozostawiali, tego wszystkiego? To trzeba pozbierać, bo potem mi to poznika i się dopiero narobi. Dobra, tu ogarnięte. Ej, nie, szczerze mówiąc, to ta broń kosi. Podoba mi się. Dlatego myślę, że jednak pójdzie pod jedyne. No, a tarczy teraz wiadomo, nie możemy używać. Ale no, brońka robi swoje. Bardzo mi się podobało, jak tutaj urzędowałam. No i co, może zbadamy tutaj część tych miejsc. Tam orkowie są jeszcze. Tu będzie dużo paczek z bronią ogółem. Serio? Typie. Podejrzewam, że jak mamy na pierwszym poziomie, to się trochę topornie walczy, ale na drugim już jest 1000 razy lepiej. Tu się trzeba będzie porozglądać później jeszcze. Znaczy wiecie, na pewno część rzeczy zbierzemy sobie teraz, no nie? Ale na ogół, no to dużo rzeczy trzeba będzie się rozejrzeć później. Jak tak patrzę, to w sumie mogłam wziąć tego questa, żeby wybić tutaj tych orków. Bo tutaj to aż za ładnie idzie. Jest paczuszka z bronią, nawet dwie. Czyli pierwsze dwie mamy już na koncie, tutaj nic nie ma. Kolejna ciężka skrzynia, tak mi się też wydawało, że tutaj będzie. Topór rzeźnicki. No, jest gorszy od tej broni, co mam, dlatego nie będziemy go używać. Zresztą podobno topory zachowują się dosyć topornie. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. To tak właśnie jest. Dobra, szukamy dalej. Kolejny kuferek. No i mamy też kolejne paczki z bronią, czyli tak jak myślałam, będzie tego wszędzie od cholery. Już mamy pierwsze 5 paczek, a potrzebujemy tutaj bodajże 20.
jakbyśmy potrzebowali 40, no to tak byłby problem. Nie ukrywam, że nie. Wtedy na pewno. Stoimy z czasem... O, jesteśmy w połowie odcinka. Ja dzisiaj planuję na pewno do króla się dostać, więc... No, na pewno przebijanie się przez tych orków to nie jest dobry pomysł i jest to mało wykonalna rzecz. Co prawda możemy tutaj jeszcze sobie powybijać ich trochę. Ała. Wiecie, taki zwykły zwiadowca to tam mi niewiele zrobi. Dobra, bo oni też tu widzę, że patrolują ten obszar. No i w sumie... W sumie to zawsze tak było. Ale wiecie, jesteśmy też teraz przy kuźni, więc mogą być tutaj kolejne paczki. Jak najbardziej są aż dwie. Fajnie. Będą też pewnie jakieś kamienie młyńskie, ale to podejrzewam, że będziemy mogli dopiero później podnieść. Czy ja już nie idę trochę za daleko? Ta walka długo nie potrwa. Znaczy za daleko, my musimy tędy iść, tylko że... Dobra, spróbujmy podnieść. To dla mnie za ciężkie. No niestety. Tam trzeba będzie przebiec, tylko tam jest rozpierducha. Ojeju, mamy sen. Kolejne paczki z bronią. No sami widzicie, ile tego tutaj leży. Ty, ja mam nadzieję, że oni potrzebują 20 kompletów, a nie 40. Dobra, wiecie co? Skoro mamy tutaj teleport... To chodźmy do Trellis, bo tam została jeszcze jedna ciężka skrzynia. Oczywiście mówimy o tej, która jest przy Kabirze. I fajnie by było ją też od razu zgarnąć, póki pamiętamy. O, on akurat jest na dworze. Dobrze, fajnie. Zróbmy sobie tak, ustawmy sobie sen. Sen mam cię. Pod ósemką. I teraz zrobimy tak, że zrobimy tak i tak. Ja sobie tutaj postoję. Do widzenia. No i oczywiście tamten jest ślepy. Lodowe ostrze mamy. Witam. Wy nic nie widzieliście. Poszło zgodnie z planem. Lodowe ostrze. Całkiem fajna broń. Tylko, że ono praktycznie zawsze jest gorsze. Ale to przez to, że on jest chyba pod... Jest niby pod siłę, ale bardziej pod zręczność, bo nie wymaga tej siły dużej, jak widzicie. Czyli na spokojnie możemy używać, jakby gdy posiłkujemy się łukiem. Czyli łuk i właśnie inaczej, posiłkować się właśnie tą bronią. Dawno nie mieliśmy kuszy. Myślę, że już może w kolejnym, chciałam powiedzieć, odcinku, w kolejnej skrzyni może będzie. I może byśmy sobie amulet zmienili. Na przykład na ten amulet Adanosa, bo teraz jak będziemy w amulet pancerza, prędzej bym wolała chyba to, bo teraz jak będziemy sobie chodzić po całej tej... O, i tutaj zamiast życia, to możemy sobie dać na przykład przed pociskami. Teraz jak będziemy chodzić po Węgardzie, to tam jest dużo szamanów w jednym miejscu. I właśnie najgorsze, że teraz do tego miejsca to my musimy iść. To mnie trochę stresuje. Dlatego myślę, że tego nie będę robić. Po prostu przebiegniemy najszybciej jak się da. I potem będziemy odbijać miasto od drugiej strony, bo tam jest potem trochę swobodniej. Tu jest jeszcze George, z którym możemy pogadać, ale nie pamiętam, czy on ma dla nas jakieś zadanie. Jeszcze zostało ciało. Dobra.
Wy jeszcze nie poznikaliście i podejrzewam, że nie poznikacie. Tutaj pamiętam, że się dało przeskoczyć, tylko tam są orkowie, jak widzicie. Zabijecie. Oła, dobra. Tu jest rozpierdziel totalny. Zatrzymać będziesz, krwawić. Ale tu już nam nic nie zrobią. W sumie to by było fajnie sobie ich wybić. Dobra, nie, bo nie będą spacerować. Witam. Nie chcemy tu awantu, roboty, jasne? Wyzwolony niewolnik. Dobra, tam niech się plują. Proszę, toż to nasz rozwiązywacz problemów. Podejdź tu, śmieciu. Ech, zobaczymy, jak wygląda nasz bohater od siedmiu boleści. Masz jakiś problem, cudaku? Odkąd ten statek, Esmeralda, znalazł się w pobliżu, każdy idiota w okolicy gada tylko o tobie. Ponoć masz nas uwolnić, ponoć masz wypędzić orków. Jak na razie coraz głośniej burczy nam w brzuchach. Patrząc na ciebie, nie sądzę, żebyś był wart tego całego zamieszania. Jedni potrafią, inni nie. Ja potrafię, ty nie. Ha! Żebyś się udławił tą drwiną. Chcesz pohandlować? Nie jestem kupcem. Pilnuję tylko, żeby każdy dostał coś do jedzenia. Jeśli chcesz coś kupić, idź do wewnętrznej fortecy. Czy ja mam chleb dla niego? Bo on chciał chyba 50 bochenków chleba. Albo 30. 30 chyba. Powiedzcie mi, że mam chleb. Mam. Co to wypchaj się tym chlebem. Jak mogę ci pomóc? Jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego. Głodujemy. Potrzeba nam co najmniej 30 bochenków chleba. Zdechniemy z głodu, jeśli nie dostaniemy trochę mięsa. Potrzeba nam 30 kawałków pieczeni. Rozumiem. Gościu. Rozumiem. Tylko tyle masz mi do powiedzenia? Proszę, 30 bochenków chleba. A niech mnie. Przyniosłeś nam chleb? A, dzięki. Masz tu coś, co na pewno ci się przyda, kiedy już opuścisz to miejsce. Gościu się nasapał. Oto twoje 30 kawałków pieczeni. Niewiarygodne. Zaczynasz mi imponować. Zdobyłeś mięso. Tak po prostu? Proszę, to może ci się przydać na zewnątrz. Zajmij się swoimi sprawami. Jezu, jakie ty jesteś typie kompletnie niemiły. A ty co robisz? Pierwszy raz widzę tego NPC-ta w tym miejscu. Tu jest... Kobryn. No właśnie, Kobryn. Tutaj chyba już paczek z bronią nie ma. Tak, no i tam są już znowu orkowie. Wyzwoleni niewolnicy. No to na razie chyba... Możemy pogadać tylko z Kobrynem. Dobrze, że jesteś tutaj. Słyszałem, że z zewnątrz przybył człowiek, który rozbudził nadzieję. Sądząc po twoim wyglądzie, to zasłużona opinia. Mam tylko nadzieję, że sytuacja nie jest aż tak beznadziejna, jak twierdzą. Ty tutaj rządzisz? Tak, cholera. To piekielnie wymagające zajęcie. Jak się mają sprawy w zamku? Jest gorzej niż na to wygląda. Po prostu zadają nam zbyt dużo strat. Nawet ja zaczynam mieć wątpliwości. Jak mogę ci pomóc? Ostatniej nocy mieliśmy małą potyczkę z tymi przeklętymi orkami ze wschodniej części miasta. Te bestie zdołały nas rozdzielić. Jeden z moich ludzi nie wrócił. Nazywa się Tordir. Ukrywa się gdzieś we wschodniej części miasta. Jeśli chcesz nam pomóc, znajdź go i sprowadź tutaj w jednym kawałku. No dobra, myślę, że w kolejnym odcinku się już tym zajmiemy. Muszę się zobaczyć z królem. Tak, zdecydowanie. Ucieszy się na widok śmiałka, który przybył tu z zewnątrz. Udaj się do zamku. Król będzie na ciebie czekał. Czego ty uczysz? No. Bo to jest... Ale... Nieważne, Naprawdę wy nie umiecie orków zabijać, to tylko ludzie... Lordmarze umieją? Dobra, tu jest sporo ludzi, z którymi możemy pogadać. Znaczy sporo, konkretnie są to trzy osoby.
tu jest buntownik, ale tak, tu jest Keldron, tu jest nie ten handlarz. Po Keldron i tutaj jest Van Dorn. To są dwie osoby, z którymi możemy pogadać trochę. Czy jakieś paczki z bronią to u was znajdę, czy raczej tylko tam muszę szukać? Dobre pytanko. Z tego będzie jeszcze więcej. I coś świta, że tu gdzieś leżą jakieś paczuszki porozwalane, ale no nie wiem. Chodźmy do króla, bo to jest rzecz, po którą głównie tutaj przyszłam. Dobrze ci radzę. Gorzej, wszyscy się na nas oczywiście gapią. Witaj, robarze. Witaj, wybawco. Sława twoich czynów dotarła tu przed tobą. Jak to, wybawco? Sam Inos do mnie przemówił. Rzekł, że okręt przyniesie nam zbawienie. Wysłałem Esmeraldę, a na jej pokładzie przybyłeś ty. To przez twoje rozkazy w ogóle znalazłem się za barierą. Dzięki czemu mogłeś się przekonać, kim naprawdę jesteś? To ty pokonałeś Śniącego i smoki z Korinis. Moi strażnicy jedynie popchnęli cię delikatnie we właściwym kierunku. Co trzeba zrobić? Na pewno. Niewątpliwie dokonałeś już wielu wspaniałych czynów. Jeśli jednak pragniesz zatriumfować w tej wojnie, musisz dokonać jeszcze więcej. Dużo, dużo więcej. Zlecam ci ważną misję. Jaką? Orkowie zwyciężyli w tej wojnie tylko dlatego, że sprzymierzyli się z Xardasem. To on dzięki swej mrocznej mocy sprawił, że nasze święte runy stały się nieskuteczne. Teraz nakazał rozpoczęcie wykopalisk na pustyni. Szuka czegoś. Chcę, abyś odszukał Xardasa. Dowiedz się, co planuje. Rozumiem. Xardas szuka artefaktów Adanosa. Artefakty Adanosa. Więc to prawda. Nasi wrogowie wskazują nam drogę. O czym ty mówisz? Artefakty Adanosa? Sądziłem, że ostatecznie zaginęły. Co wiesz o artefaktach? Podobno Inos ześle swą moc posiadaczowi boskich artefaktów. Musisz je odnaleźć i zabrać do Nordmaru, do klasztoru ognia. A potem? Wtedy objawi ci się Inos. Dam ci moje berło. Berło Warantu. Posiadając berło i boskie artefakty, będziesz mógł otrzymać moc Boga. Berło otrzymasz, jak tylko odnajdziesz 5 artefaktów. Gdzie szukać 5 artefaktów Adanosa? Xardas kazał orkom szukać ich po całym świecie. Ścieżka do artefaktów Adanosa prowadzi przez orków. Pomów z ich przywódcami, rób co będzie konieczne, byle tylko odzyskać boskie artefakty. Myślę... Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. No tak, bardzo dużo, jak mi tyle dałeś do ogarnięcia. Dobra, tu na pewno była paczka z bronią, gdzieś leżąca. Nie uwierzę, że nie było, albo wyżej. Ale coś było. I ciężka skrzynia oczywiście kolejna. Także no dzisiaj tych ciężkich skrzyń naprawdę sporo można znaleźć. Dobra, rozejrzyjmy się. Paczki z bronią nie ma, ale jest ciężka skrzynia, więc jest dobrze. Co my tu mamy? Łuk dębowy. I sztaba magicznej rudy. To są takie większe rzeczy, fajniejsze. No, z łuków nie korzystamy, więc nam się to raczej nie przyda. Ale tutaj mamy Korysto. Już to wiem. Przepraszam, jakiego Korysto? Karypto. Oni się chyba nie fochają o tą starą skrzynię, mi się kojarzy. Pierścień. I co, to jest ten fajny lucik stąd? Nareszcie jesteś. Jestem Karypto. Najwyższy rangą mag ognia w tym świecie. Nie traćmy cennego czasu. Musimy porozmawiać, odkupicielu. Poczekaj, bo ja chciałam sobie podnieść teleporter do Vanguardu. Do króla konkretniej. Czego chcesz? Magia runiczna, której używaliśmy, przestała istnieć.
Xardas pomyślał o wszystkim. Zdradził zakon ognia, a to niewybaczalne. Musimy zbadać starożytną wiedzę i odkryć, jak korzystać z magii bez pomocy naszych runów. A ty runów, musisz pomóc, Boże, co? Paladynom w znalezieniu nowych dróg korzystania z magii. Jakich runów, typie? Run chyba po prostu. A nie, to nie był do króla teleport. Albo był? Opowiedz mi o tej starożytnej wiedzy. Artefakty pradawnych rozrzucone są po całym kraju. Musisz znaleźć artefakty, które zawierają w sobie moc i nauczyć się posługiwać tą starą magią. Im więcej się dowiesz, tym lepiej dla nas. Jak mogę pomóc paladynom? Moi bracia z klasztoru w Nordmarze pracują nad pewnym planem. Chcą przywrócić paladynom ich magię za pomocą tak zwanych ognistych pucharów. Przykro mi, ale nie wiem zbyt wiele na ten temat. Za długo tu siedzę. Istnieje 12 pucharów rozrzuconych po całej krainie. Znajdź je i zabierz do Nordmaru, odkupicielu. Dobra, bo ty masz tyle tego, a tak naprawdę to nie ma tu za wiele. Opa. Co ty masz? Masz pancerz... O Boże! Nie ma mowy. Najpierw musisz Nie ma mowy. Ale ten pancerz Najpierw ma... musisz udowodnić, o kurczę, że jesteś godzien. Opowiedz mi o barierze otaczającej miasto. Zaklęcia bariery nie wolno używać lekkomyślnie. Ale cóż, kiedy orkowie zaatakowali miasto, nie mieliśmy wyboru. Tak potężne zaklęcie jest niestabilne i nieprzewidywalne. Przypomnij sobie barierę w górniczej dolinie w Korinis. Co za katastrofa. Doskonale wiem, o co ci chodzi. No tak. Kiedy zamierzacie usunąć barierę? Dopiero wtedy, gdy orkowie zostaną pokonani i przestaną zagrażać miastu. Jeden Inos wie, kiedy to nastąpi. Przypomnij mi, jak mam opuścić miasto? Na moim stole alchemicznym leży kamień teleportacyjny, dzięki któremu bezpiecznie opuścisz miasto. Na razie nie korzystałem z niego sam, ani nie powierzyłem go nikomu innemu, bo wiedziałem, że przyjdziesz, odkupicielu. Dobra, już przestań mi lizać tyłek. Paladyn Markus od wielu dni próbuje zdobyć dla ciebie ognisty puchar. Markus to lojalny żołnierz. Nie grzeszy może odwagą, ale można mu zaufać. Dobra, no i co, i to tyle? A to gdzie jest do króla teleport? Tutaj będzie chyba. Tak jest, dobra, tu były dwa. Okej, okay, no to mamy 3 teleporty w sumie do Vanguardu. Będziemy korzystać głównie z jednego, może z dwóch. No i tutaj w sumie już niewiele uda nam się zrobić teraz. Kurde, no. Paczek z bronią nie mam, więc na razie zadania na paczki z bronią nie biorę. Ile ja mam paczek? 9. Zadanie znowu z tymi młotkami, piłami to tym bardziej. Piły mam 3. Młotków mam 3, potrzeba 10. Kilofy mam tylko do oddania wtedy. Cóż, to mamy problem. Tu jest zwykły handlarz. A ty czym handlujesz? Okej, okay, u ciebie można kupić w sumie kilof, ale... Dobra, no to na razie to chyba zostawimy. Można by się było spróbować przebić po tego paladyna, który tutaj gdzieś jakoby utknął. Tylko czy to już zaczynać w dzisiejszym odcinku, to ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Powinniśmy w sumie kończyć. Można by było zrobić krótszy film, ewentualnie... Czy tu gdzieś była jakaś osełka, bo nie przyuważyłam, a fajnie by było ten mieczek sobie zaostrzyć. Na pewno była. Z tego będzie jeszcze więcej. Może tu w środku macie? Nie macie. Gorzej już być nie może. Dobra, to nie będę chodzić i bez sensu szukać. Na razie się stąd wyteleportujmy. Osełka, gdzie mi przychodzi do głowy, no to była w Cape Dan. Była w Cape Dan. Może być Cape Dan. Kurde, no fajnie jest tak wrócić do tych starych miejsc.
muszę przyznać. Tu mamy wszystkich na zielono. 130 obrażeń. Fajnie, fajnie. To ja myślę, że możemy się tego pozbyć. I wziąć sobie, przesunąć to na razie w ten sposób. Dobra. I co dalej? Nie wiem, co dalej. Mało ważne. Mamy trochę rzeczy na sprzedaż, ale chwilowo nie potrzebujemy gotówki. Chyba, że będziemy chcieli nową zbroję, ale do nowej zbroi to jeszcze kupa czasu minęła. Czy ja mam jakieś zadania w Faring, które zostawiłam? Nie, po prostu nie brałam. Bo w Vanguardzie zostały nam te questy. Ewentualnie może było Geldern odbić, ale Chryste Panie, odbijanie Geldern to jest żart. O kurde, ja w ogóle zapomniałam sobie, że ja miałam iść do tego dzisiaj. Ogarnąć tego. Karlena. Ty, ale jaja. No to nieźle. Ale wiecie co? To jest akurat na plus, bo chciałam chyba to zostawić, dlatego że tam już będziemy, wiecie, szli w stronę przełęczy, co nie? No, więc w sumie, no wyszło nawet na lepiej. Bo zrobimy to dopiero później. To co? Może tepniemy się do króla i będziemy tam kontynuować w kolejnym odcinku. Ja sobie zobaczę, czy jest jakaś reputacja, która by nas przybliżyła do zdobycia lepszej zbroi, czyli tej zbroi tego buntownika typowo. Bo co my aktualnie mamy za pancerz? Mamy buntownika, ale ten ciężki pancerz buntownika. Bo zostały nam 2 punkty reputacji. I pytanie, co zrobić, żeby tą reputację mieć. Dlatego sobie przejrzę spiskę zadań i zobaczymy, co możemy zrobić aktualnie teraz, a co jeszcze nie możemy. Bo wiem, że możemy odbić Capedan, albo odbić Monterę, albo Geldern i dostaniemy za to pieniądze. Ale odbijanie miast, no troszeczkę, szczególnie Geldern, to mi nie siedzi, bo tam jest dużo tych szamanów, tam jest trochę problem z tym. Dobra, nie będę się powtarzać, przemyślę sobie to i zobaczymy, czym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Jeżeli ten film Wam się podobał, to zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę go dla Was już montować i słyszymy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!